Drogi widzu, zanim przejdziemy do materiału o świętym, chciałbym polecić Ci bardzo cenną książkę. Poznawanie żywotów świętych stanowi ogromny pożytek dla naszego rozwoju duchowego. Święci są dla nas nie tylko wzorem do naśladowania, ale również towarzyszami wspierającymi nas w codziennym podejmowaniu decyzji. Polecam Ci książkę Żywoty Świętych Pańskich, wydaną przez wydawnictwo Freedom. Dzieło to pozwala nam bliżej przyjrzeć się poczynaniom świętych, a co za tym idzie, wprowadzić ich mądrość do naszego codziennego życia. Pod filmem znajduje się link z możliwością zakupu tej książki bezpośrednio u wydawcy. Wpisując kod SPRAWKI otrzymasz 10% rabatu na tę niestety nie tanią, ale naprawdę drogocenną książkę. Kod SPRAWKI działa również na całą pozostałą ofertę wydawnictwa Freedom. Dziękuję Ci za cierpliwość. Teraz zapraszam na film o świętym. Święty Dominik Guzman urodził się 8 sierpnia 1170 roku w Calaruedze w Kastylii, jako trzeci syn Feliksa i Joanny. Cała rodzina słynęła z pobożności. Matka, błogosławiona Joanna z Azy, została beatyfikowana w 1828 roku. Starszy brat Manes, który pomagał w zakładaniu zakonu kaznodziejskiego, został beatyfikowany 6 lat po swojej matce, w 1834 roku. Natomiast najstarszy brat Dominika, Antoni, który również był księdzem, rozdał swój majątek ubogim i poświęcił się służbie chorym. Od 7 do 14 roku życia Dominik pobierał naukę od swojego wuja, księdza. W 1184 roku 14-letni Dominik wstąpił na Uniwersytet w Palencji. Tam kształcił się przez 10 lat. Przez cały ten czas odznaczając się na tle rozpustnego miasta uniwersyteckiego surowością obyczajów i miłosierdziem. Pewnego razu sprzedał swoje książki, by przekazać pieniądze głodującym. Innym razem próbował sprzedać się w niewolę, by wykupić tych, którzy byli trzymani w niewoli przez muzułmanów. Jeszcze jako student został powołany przez biskupa VIII do kapituły katedralnej, by pomóc w jej reformie. W 1196 roku, w wieku 26 lat, przyjął święcenia kapłańskie. W uznaniu za zasługi został w 1201 roku przełożonym kapituły. Jako kanonik VIII spędził 9 lat w ciszy i kontemplacji. W 1203 roku 33-letni Dominik towarzyszył biskupowi VIII Diego z Acebo w wyprawie do duńskiego księcia, którego w imieniu króla Kastylii miał prosić o rękę córki. Przejeżdżając przez Tuluzę, ze smutkiem patrzyli na duchowe spustoszenie dokonane przez herezję albigensów, zwanych inaczej katarami. Wówczas Dominik wpadł na pomysł założenia zakonu, który miałby na celu zwalczanie herezji i szerzenie światła Ewangelii na całym świecie. Rok później dwaj duchowni udali się do Rzymu, by prosić o zwolnienie biskupa Diego z urzędu, żeby mógł poświęcić się misji nawracania niewierzących w odległych krainach. Papież Innocenty III jednak odmówił i wysłał biskupa Diego wraz z Dominikiem do Langwedocji, by pomogli cystersom w zwalczaniu katarów. Cystersi ze względu na swój światowy styl życia czynili znikome postępy w walce z heretykami. Ich przepychowi albigensi przedstawiali ascezę, która budziła szacunek u pobożnych ludzi. Gdy Diego i Dominik skłonili cystersów do surowszego trybu życia, natychmiast wzrosła liczba nawróceń. Rozpoczęli też walkę na argumenty teologiczne. Gruntowne wykształcenie Dominika okazało się być nieocenioną pomocą. Wkrótce Dominik rozpoczął apostolat w wielu francuskich miastach. Zwiedzione przez katarów niewiasty tworzyły klasztory, do których katolicka szlachta wysyłała swoje dzieci, aby otrzymały wykształcenie. Dominik założył dla nawróconych z herezji pań klasztor w Pruil. Nadał im regułę, która dała początek późniejszemu drugiemu zakonowi świętego Dominika. W 1208 roku legat papieski, błogosławiony Piotr z Castelnau, został zamordowany przez zwolennika katarów. Wówczas rycerz Szymon de Montfort ogłosił krucjatę, która doprowadziła do chwilowego ujarzmienia heretyków. Dominik poznał wówczas Szymona i nawiązał z nim przyjaźń,
która trwała aż do śmierci dzielnego krzyżowca pod murami Tuluzy w 1218 roku. W międzyczasie Dominik towarzyszył Szymonowi w wielu bitwach. Podczas bitwy pod Murę 12 września 1213 roku Dominik modlił się w kościele świętego Jakuba o triumf oręża katolickiego. Zwycięstwo krzyżowców było tak niezwykłe, że Szymon przypisywał je w całości modlitwom Dominika. W podzięce za wygraną Szymon wzniósł w kościele świętego Jakuba kaplicę Matki Bożej Różańcowej. To w tym czasie, wedle tradycji, Dominik otrzymał różaniec od Matki Bożej. Rozpoczął tworzenie pierwszych bractw różańcowych, a głoszone przez siebie kazania przeplatał odmawianiem różańca. Modlitwa ta stała się bardzo ważnym elementem duchowości dominikańskiej, a zakon kaznodziejski jego największym propagatorem. W 1214 roku 44-letni wówczas Dominik wrócił do Tuluzy. W międzyczasie zebrała się wokół niego grupa oddanych uczniów. Wtedy Dominik wrócił do realizacji swojego planu sprzed 11 lat – utworzenia zakonu do walki z herezją i szerzenia Ewangelii. 25 kwietnia 1215 roku powstał pierwszy klasztor zakonu kaznodziejskiego. W lipcu biskup Tuluzy zatwierdził kanonicznie wspólnotę Dominika jako diecezjalne zgromadzenie zakonne, którego celem było propagowanie prawdziwej doktryny, dobrych obyczajów oraz wytępienie herezji. Jednak Dominika nie satysfakcjonowało działanie tylko w jednej diecezji. Chciał działać na całym znanym wówczas świecie. Niebawem nadarzyła się ku temu okazja. W listopadzie 1215 roku w Rzymie zebrał się czwarty sobór laterański, którego celem była poprawa obyczajów, wytępienie herezji i umocnienie wiary, czyli dokładnie takie cele, jakie miał zakon Dominika. Jednak prośba Dominika o zatwierdzenie jego instytutu została odrzucona. Sobór zakazał zatwierdzania nowych reguł zakonnych. Dominik i jego towarzysze przyjęli więc regułę świętego Augustyna, która ze względu na swoją ogólność nadawała się niemal do dowolnej formy działalności duszpasterskiej. 21 stycznia 1217 roku papież Honoriusz III wydał bullę zatwierdzającą zakon kaznodziejski. Dominik rozpoczął głoszenie kazań w rzymskich kościołach oraz na dworze papieskim. Został teologiem domu papieskiego, która to funkcja jest sprawowana przez dominikanów aż do dziś. Dominik wysłał 17 swoich zakonników do Francji i Hiszpanii, a następnie Włoch, ale jego prawdziwym marzeniem była misja ewangelizacyjna Prusów. Honoriusz III wydał 11 lutego 1218 roku bullę, w której prosił wszystkich hierarchów na świecie o przyjęcie na swoim terytorium zakonu kaznodziejskiego. Papież przekazał Dominikanom kościół świętego Sykstusa, gdzie powstał pierwszy rzymski klasztor zakonu. Wkrótce społeczność tak się rozrosła, że papież podarował zakonowi bazylikę świętej Sabiny. Dominik pomagał też papieżowi w przywróceniu dyscypliny wśród rzymskich zakonów żeńskich. Dominik rozumiał, że dla zapewnienia najwyższej skuteczności pracy apostolskiej jego naśladowcy powinni otrzymać jak najlepsze wykształcenie. Założył więc w 1217 roku fundację nieopodal Uniwersytetu Paryskiego, a następnie również obok Uniwersytetu w Bolonii. Pod koniec 1219 roku 49-letni Dominik rozesłał listy do wszystkich swoich klasztorów, ogłaszając pierwszą kapitułę generalną zakonu w Bolonii, gdzie sam się osiedlił. Tam złożył rezygnację z urzędu mistrza zakonu, jednak kapituła wybrała go ponownie. Swoją funkcję pełnił aż do śmierci. Wkrótce po kapitule Honoriusz III ogłosił krucjatę kaznodziejską w Lombardii, gdzie herezja przybrała alarmujące rozmiary. Dominik wraz z małą grupą swoich braci poświęcił się wysiłkom, by przywrócić heretyków do wierności Kościołowi. Dzięki nauczaniu i cudom świętego nawróciło się 100 tysięcy niewiernych. To właśnie podczas swoich kazań w Lombardii Dominik ustanowił trzeci zakon, składający się ze świeckich mężczyzn i kobiet, żyjących w świecie. Pod koniec 1220 roku Dominik przyjechał do Rzymu po raz szósty i ostatni.
W styczniu, lutym i marcu 1221 roku wydano 3 kolejne bulle, polecające zakon wszystkim hierarchom kościoła. 2 czerwca 1221 roku Dominik przewodniczył w Bolonii drugiej kapitule generalnej zakonu. Po zakończeniu kapituły udał się do Wenecji, a gdy wrócił do Bolonii, zaatakowała go śmiertelna choroba. Zmarł 6 sierpnia 1221 roku w wieku 51 lat, po 3 tygodniach choroby, którą znosił z heroiczną cierpliwością. Życie Dominika było niestrudzonym wysiłkiem w służbie Bogu. Podczas licznych pieszych podróży nieustannie oddawał się modlitwie. Słynął ze szczególnego nabożeństwa do ukrzyżowanego Chrystusa. Pokutował tak, że bracia bali się o jego życie. Jeśli brzydził się herezją i niestrudzenie pracował nad jej wytępieniem, to dlatego, że kochał prawdę i kochał duszę tych, którzy zbłądzili. Po ogłoszeniu bulli kanonizacyjnej 13 lipca 1234 roku papież Grzegorz IX oświadczył, że nie wątpi w świętość Dominika, tak samo jak świętego Piotra i Pawła. W ikonografii święty Dominik przedstawiany jest w białym dominikańskim habicie z czarną kapą, trzymający w ręku księgę, symbol wiedzy, kij pielgrzymi, symbol wędrownego kaznodziei lub różaniec. Często u jego stóp ukazany jest pies z płonącą pochodnią w pysku, stojący na kuli ziemskiej. Pies w biało-czarne łaty symbolizuje Dominikanów. Dominicanes znaczy po łacinie psy pańskie. Święty Dominiku, módl się za nami.